Kluczową akcją Banków Żywności jest świąteczna zbiórka żywności, w której od 12 lat naszym partnerem jest firma McCormick, właściciel marki Kamis. Wspólnie udawało nam się zawsze zebrać około 600 ton żywności dla osób potrzebujących. Natomiast w roku 2020 musieliśmy zmienić formułę z powodu pandemii. Część żywności zbieraliśmy w sklepach, ale też musieliśmy przenieść się do online'u. Wspólnie z McCormickiem uruchomiliśmy sklep internetowy online, którym udało nam się zebrać 122 tony żywności, która uratowała święta osób potrzebujących. W ramach projektu Kulinarnie Mocni cyklicznie od 7 lat odbywają się warsztaty kulinarne dla edukatorów, podczas których dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Podczas spotkań edukatorzy uczą się, jak przekazać wiedzę kulinarną oraz w jak prosty, szybki sposób wykorzystać produkty, które są pozyskiwane podczas zbiórek żywności. Bardzo dużą wiedzę poświęcamy trendowi niemarnowania jedzenia, staramy się wykorzystywać wszystkie produkty. Pokazujemy, że żeby przygotować smaczny, zdrowy, pełnowartościowy posiłek, wystarczy często kilka prostych, ogólnodostępnych składników.